Z tego domu widać początek szlaku, który pnie się w górę obok potoku po drugiej stronie doliny. Snaasen jest mniej lub bardziej zamieszkane przez cały rok i przypuszczam, że można by je nazwać rodzajem saetera. Jest to rodzaj schroniska dla podróżnych jadących tą drogą, a latem jest to raj dla kwiatów. Byłbyś zaskoczony sposobem, w jaki tu bylcy mogą pokonywać wzgórza nawet zimą. Snassen należy do dużej farmy dwie mile w góry rzeki, która niesie ze sobą najlepszy rytm na skarzu. Mówi się również, że w późniejszych porach roku odbywają się tam pierwszorzędne polowania na rycerzy i okazjonalne polowania na niedźwiedzie. Swoją drogą, wydaje mi się, że ktoś mi powiedział, że to wszystko jest własnością Anglika lub zostało mu wydzierżawione. Jesteś bogaty. Widzisz? i nie zostawiasz wiele w Norwegii dla biednych ludzi. Spałem jak kłoda na łóżku, twardym jak kłoda i obudziłem się w błękitny poranek, z ptakami w sosnowym lesie, bekazami, bębniącymi na podmokłych łąkach i skarso spływającym jak morze. Widziałem wodę prawie do ścieżki długiego drewnianego mostu, który prowadził do dużej farmy, o której mówił Gaudian. Skierowałem wzrok na strumień naprzeciwko i zobaczyłem że ścieżka do snasen wije się obok niego, aż zagubiła się w zagłębieniu wąwozu. Powyżej przeskanowałem koronę grzbietu, który był tam znacznie niższy niż po bokach fiordu. Nie było widać śniegu, a instynkt podpowiadał mi, że jeśli się tam dostanę, znajdę rozległe pastwiska ze starymi zaspami w zagłębieniach i zaroślami brzozy karłowatej. Kiedy czekałem na śniadanie, usłyszałem hałas na drodze i zobaczyłem kilka małych pojazdów, które nazywają Stolki ARS. Mój okular pokazał mi doktora Niuchowera w pierwszym i mnóstwo bagażu w drugim. Jechali drogą przez drewniany most do dużej farmy i widziałem plusk ich kół na drugim końcu mostu, gdzie rzeka znajdowała się nad drogą. Tak więc doktor Newhower lub jakiś jego przyjaciel był dzierżawcą tego słynnego łowiska, co wiązało się ze strzelaniem na wzgórzach za nim. Myślałem raczej, że spędzę dzień, dowiadując się więcej o Snassen, i uważałem się za szczęściarza, że dostałem kwaterę w tak doskonałym punkcie obserwacyjnym, jak chata Pitera Bojera. Nie zbliżyłbym się do szlaku na Snaasen, dopóki nie zobaczyłbym, co zrobił Newhower. Więc Gaudian i ja siedzieliśmy cierpliwie przy oknie Pitera Boyera. Około dziesiątej u podnóża ścieżki pojawiła się para kucyków obładowanych ekwipunkiem pod opieką chłopca z holowaną głową, który powoli wspinał się w górę wąwozu. Godzinę później przybył doktor Newhover, ubrany w garnitur przypominający khaki i długą pelerynę mackintosh. Szedł dobrze i pokonywał stromą ścieżkę jak alpinista. Sam pragnąłem ruszyć za nim w pościg, trzymając się daleko z tyłu, ale Gaudian bardzo rozsądnie zauważył, jak skąpe jest poszycie i że gdyby zobaczył człowieka na tej samotnej drodze, z pewnością chciałby wiedzieć o nim wszystko. Po obiedzie usiedliśmy na zewnątrz w przyjemnym blasku słońca, a po chwili zostaliśmy nagrodzeni widokiem powracających jucznych koni, obładowanych różnej wielkości i kształtu ekwipunkiem. Nie zatrzymały się na dużej farmie, ale przejechały przez drewniany most i ruszyły główną drogą do Merdal. Doszedłem do wniosku, że był to bagaż człowieka, którego zastąpił Newhover, i że wracał do stawanger łodzią Christiana Ege. Około podwieczorku pojawił się sam mężczyzna, Jason, czy jak mu tam było. Widziałem dwie postacie schodzące wąwozem przy drodze do Snassen, które zatrzymały się u podnóża i pożegnały. Jedna z nich zawróciła i zobaczyłem, że był to new Hover, wspinający się wielkimi krokami jak człowiek przyzwyczajony do wzgórz. Drugi przeszedł przez most i minął nas w zasięgu wzroku. Był to elegancki młodzieniec, ubrany w eleganckie spodnie do jazdy konnej i sakwaskutem przewieszonym przez ramię. Byłem bardzo zadowolony z tego, czego się dowiedziałem widziałem jak Niuchower uwolnił swojego poprzednika, tak jak zaplanował to Medina i wiedziałem gdzie się zatrzymał. Jakakolwiek była jego tajemnica, kryła się w Snaasen i do Snaasen wkrótce się udam. Gaudian poradził mi, bym poczekał do wieczerzy, kiedy będzie wystarczająco jasno, by znaleźć drogę, ale nie za dużo, by nas nie zdradzić. Położyliśmy się więc obaj i przespaliśmy cztery godziny, a około dziesiątej trzydzieści wyruszyliśmy w drogę świeżą, jak młode. Noc była piękna, bezwietrzna i łagodna, a choć ciemność czaiła się w zaroślach i fałdach w wzgórz, niebo wypełniał półprzezroczysty, ametystowy blask. Czułem się, jakbym był na jakiejś sportowej wyprawie i cieszyłem się każdą chwilą spaceru z tym napiętym oczekiwaniem które odczuwa się w każdej formie pościgu. Potok tworzył dziką muzykę po naszej lewej stronie, mrucząc w dołach i strzelając nad półkami z dźwiękiem przypominającym ślizganie się śniegu. Dookoła pełno było wszelkiego rodzaju ptaków, ale musiałem zgadywać po ich odgłosach i wielkości, ponieważ w tym zacienionym świecie nie było kolorów. W końcu dotarliśmy na szczyt i poczuliśmy na twarzach lekki, zimny wiatr wiejący od ośnieżonych gór na północy. Miejsce to wydawało się ogromną, połamaną równiną, a każde zagłębienie lśniło, jakby było wypełnione śniegiem lub wodą. Przed nami rozciągały się ciemne kształty, które uznałem za wzgórza, za uradalem. W tym miejscu nie było łatwo podążać ścieżką, która wiła się. Omijając podmokłe miejsca, a ja i Gaudian często zbaczaliśmy z niej i rzucaliśmy się na zaczepy jałowca. Pewnego razu oparłem się o żelazny słup i ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem nad sobą przewody. Gaudian skinął głową. — Snaasen dzwoni — powiedział. — Miałem nadzieję, że zobaczę jakieś światło w domu, by móc go rozpoznać z daleka. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy z jego obecności. Dopóki nie znaleźliśmy się blisko niego, stojącego nieco z tyłu od ścieżki, ciemnego jak nagrobek. Mieszkańcy musieli wcześniej udać się na spoczynek, gdyż w środku nie było żadnych oznak życia. Był to dwupiętrowy budynek z drewna, solidnie zbudowany, z szerokimi okapami dachu. Przylegała do niego duża stodoła lub obora, a za nią kilka innych budynków gospodarczych, które mogły być oborami lub mleczarniami. Obeszliśmy to miejsce ukradkiem i byliśmy zdumieni panującą tam ciszą. W zagrodzie nie było słychać żadnego odgłosu poruszającego się zwierzęcia, a gdy nad głową przeleciała para krzyżówek, poderwaliśmy się na ten dźwięk, jak włamywacze na skrzypienie deski. Poza włamaniem nie było nic więcej do zrobienia, więc wróciliśmy do domu i w wielkim tempie zeszliśmy w dół wąwozu, ponieważ na płaskowyżu było chłodno. Zanim położyliśmy się spać, ustaliliśmy, że następnego dnia gaudian pójdzie do Snassen, jak zwykły turysta, i znajdzie jakąś wymówkę, by dostać się do środka, podczas gdy ja wybiorę się na długą włóczęgę po płaskowyżu, trzymając się z dala od domu, na wypadek, gdyby w tym jałowym regionie mogło być coś dziwnego. Następnego ranka pogoda była równie bezchmurna i wyruszyliśmy około dziesiątej. Miałem wspaniały. Ale całkowicie daremny dzień. Poszedłem w góry Skarsu, aż do szczytu Foss, a następnie wspiąłem się na północną ścianę doliny wąwozem zatkanym chrustem, który urwał się na długo przed szczytem i pozostawił mi dokończenie wspinaczki przez bardzo luźne piargi i nieprzyjemne płyty kotłowe. Dotarłem do płaskowyżu znacznie dalej na wschód, gdzie znajdował się na większej wysokości. Także patrzyłem w dół na depresję, przez którą biegła ścieżka do Uradal. Skierowałem się na północ, pośród podmokłych łąk i pozostałości starych zasp śnieżnych, przez których obrzeża prześwitywały kwiaty, aż znalazłem się prawie na skraju Uradal i spojrzałem w dal na piękne skupisko skalnych szczytów pokrytych lodem. Dolina Uradal była tak głęboko wcięta, że nie mogłem do niej zajrzeć. Więc ruszyłem na zachód i uderzyłem w ścieżkę Merdal na północ od Snassen. Następnie okrążyłem Snassen i miałem dobry widok na dom z odległości około pół mili. Dwa kominy dymiły, a z podwórza dochodziły odgłosy pracy na farmie. Nie było śladu żywego inwentarza, ale wyglądało na to, że ktoś naprawia szopy przed sezonem letnim. Czekałem ponad godzinę. Ale nie zobaczyłem żadnego człowieka, więc zawróciłem do domu i ostrożnie zszedłem wąwozem, badając każdy zakątek na wypadek, gdybym natknął się na niuhofer. Okazało się, że Gaudian wrócił przede mną. Kiedy zapytałem go, jakie miał szczęście, potrząsnął głową. Odegrałem rolę znużonego podróżnika i poprosiłem o mleko. Brzydka kobieta dała mi piwo. Powiedziała, że nie ma mleka, dopóki bydło nie przyjdzie z dolin. Nie chciała mówić i była głucha. Powiedziała, że angielski herr strzelał do rypra, ale mieszkał w Tres Il. Tak nazywa się duża farma przy Skarsu. Nie powiedziała mi nic więcej i nie widziałem żadnej innej osoby. Zauważyłem jednak, że snasen jest większe niż myślałem. Z tyłu znajdują się pomieszczenia, które uważaliśmy za stodoły. Jest tam wystarczająco dużo miejsca, by ukryć człowieka. Zapytałem go, czy ma jakiś plan, a on odpowiedział, że myśli o tym, by następnego dnia śmiało pójść na górę i zapytać o niuchowera, którego widział, jak mijał chatę Petera Boyera. Nie lubił tego człowieka, ale nigdy otwarcia się z nim nie kłócił. Zgodziłem się z tym, ale w międzyczasie postanowiłem zrobić coś na własny rachunek tej nocy. Zaczynałem się niepokoić, bo czułem, że mam coraz mniej czasu, był już 25 kwietnia i miałem wrócić do Londynu 29 kwietnia, a gdybym się nie zjawił, Medina przeprowadziłby dochodzenie w Fosse Manor i nabrał podejrzeń. Postanowiłem, że tej nocy pojadę sam do Snassen i dokonam małego włamania. Wyruszyłem około 11 i włożyłem pistolet do kieszeni, a także kolbę kanapki i latarkę elektryczną, ponieważ przyszło mi do głowy, że wszystko może się zdarzyć. Szybko przeszedłem przez most i pierwszą część ścieżki, ponieważ pragnąłem mieć jak najwięcej czasu na wykonanie zadania. Pośpiech prawie mnie zgubił, bo zamiast zrobić rekonesans i mieć uszy otwarte, szedłem pod górę, jakbym szedł po rekord. Dzięki łasce niebios znalazłem się w miejscu, gdzie wystającej głaz tworzył ostry zakręt, gdy nagle zdałem sobie sprawę, że ktoś idzie drogą. Rozpłaszczyłem się w ukryciu i zobaczyłem chowera. Nie widział mnie ani nie słyszał, ponieważ on również był zajęty. Schodził w dobrym tempie i musiał zacząć w pośpiechu, bo nie miał kapelusza. Jego długie blond kosmyki były zmierzwione, a twarz wydawała się ostrzejsza niż zwykle z powodu niepokoju. Zastanawiałem się, co się u Licha stało i w pierwszej chwili pomyślałem, żeby zejść za nim na dół. A potem przyszło mi do głowy, że jego nieobecność daje mi wielką szansę nas na asen. Jeśli jednak domostwo było pobudzone, na drodze mogli znajdować się inni podróżni, a ja powinienem iść ostrożnie. W pobliżu szczytu wąwozu, tuż pod krawędzią płaskowyżu, znajdowała się spora połać lasu. Brzus, jałowców i smaganych wiatrem sosen, ponieważ tam potok płynął w czymś w rodzaju kielicha. Po tym, jak spadł z płaskowyżu i rzucił się w dół do doliny, w tym miejscu można było znaleźć alternatywną drogę do ścieżki, więc zanurkowałem pośród pokrytych mechem głazów. Nie przepłynąłem dziesięciu metrów, zanim zorientowałem się, że w gąszczu jest ktoś lub coś jeszcze. Przede mną rozległ się odgłos nurkowania, potem trzask spróchniałej kłody, a następnie odgłos spadającego kamienia. Mogło to być zwierzę, ale zdawało mi się, że żadna dzika istota nie poruszałaby się tak niezgrabnie. Tylko ludzkie buty robią takie niezgrabne poślizgi. Jeśli to był ktoś ze Snoasen, to co robił poza ścieżką? Czy mógł mnie obserwować? Cóż, zaproponowałem, że zrobię mały stalking na własny rachunek. Padłem na czworaka i podczołgałem się w kierunku odgłosów. Było tam bardzo ciemno, ale widziałem słabe światło tam, gdzie zarośla przerzedzały się wokół strumienia. Wkrótce znalazłem się na skraju drożdżowej wody. Dźwięki ucichły, ale nagle zaczęły się na nowo nieco dalej i rozległa się szamotanina, jakby część brzegu się osunęła. Mężczyzna, kimkolwiek był, najwyraźniej próbował się przeprawić. Byłoby to niebezpieczne, ponieważ rwący potok był szeroki i bardzo silny. Przeczołgałem się jakiś metr lub dwa w górę rzeki, a potem na otwartej przestrzeni zobaczyłem, co się dzieje. Powalona sosna tworzyła szalony most do wielkiej skały, z której można było przeskoczyć resztę nurtu. Mężczyzna klęczał na pniu i zaczynał się po nim przesuwać. Ale gdy spojrzałem, spróchniały przedmiot ustąpił, a następnego zobaczyłem, jak szamocze się w pianie. To wszystko było kwestią ułamka sekundy i zanim się zorientowałem, przechyliłem się przez krawędź i chwyciłem za ramię. Chwyciłem je, oparłem jedną nogę o skałę i podciągnąłem właściciela blisko krawędzi. Z dala od głównego nurtu. Wyglądało na to, że nic mu się nie stało, bo znalazł oparcie i nie potrzebował mojej pomocy, by wspiąć się obok mnie. Potem, ku mojemu zaskoczeniu, rzucił się na mnie. To było jak atak dzikiej bestii, a jego nagłość przewróciła mnie na plecy. Poczułam dłonie na gardle i wściekła, złapałam za nadgarstki i wyrwałam je. Przerzuciłam nogę nad jego plecami i znalazłam się na górze. A potem był już zdany na moją łaskę. Zdawał się zdawać sobie z tego sprawę, bo leżał całkiem spokojnie i nie szarpał się. O co ci, do diabła, chodzi? powiedziałem ze złością. Utonąłbyś, gdyby nie ja, a ty próbujesz mnie dusić. Wyciągnąłem latarkę i przyjrzałem mu się. Był to niewysoki młodzieniec. Ubrany w szorstki strój, jaki noszą norwescy chłopcy z farmy. Jego twarz była ziemista i ściśnięta, ozdobiona najbardziej niedorzeczną brodą, a włosy były ostrzyżone z grubsza, jakby nożycami ogrodowymi. Oczy, którymi na mnie patrzył, były przerażone i dzikie jak u jelenia. O co ci, do diabła, chodzi? powtórzyłem, a on ku mojemu zaskoczeniu odpowiedział po angielsku. Puść mnie, powiedział jestem zbyt zmęczony, by walczyć. Wrócę z tobą. Światło padło na mnie. Nie martw się, staruszku, powiedziałem mu uspokajająco. Wrócisz ze mną, ale nie do tego piekielnego Saetera. Już się kiedyś spotkaliśmy. Jesteś lordem Merkot i widziałem, jak dosiadałeś czerwonego księcia w zeszłym roku na chaos Siedział, wpatrując się we mnie jak duch. Kim jesteś? Na miłość Boską, kim jesteś? Nazywam się Hannaj. Mieszkam w fosse manor w Kotsfolds. Kiedyś przyszłaś zjeść z nami obiad przed balem w Hejtherob? Hannaj. Powtórzył potykając się. Pamiętam, myślę, pamiętam, pamiętam lady Hannaj. Tak, i fosse. To na drodze między. zerwał się na nogi. Niech mnie pan stąd zabierze. On mnie ściga, ten nowy diabeł z długą twarzą człowiek, który pierwszy mnie tu sprowadził. Nie wiem, co się ze mną stało, ale byłem obłąkany przez długi czas i dopiero w ostatnich dniach odzyskałem zmysły. Wtedy sobie przypomniałem i uciekłem, ale oni mnie ścigają. Szybko, szybko. Schowajmy się. Patrz, chłopcze, powiedziałem i wyciągnąłem pistolet. Strzelę do pierwszego, który położy na tobie rękę i nie spudłuje. Jesteś teraz tak bezpieczny, jakbyś był w domu, ale to nie miejsce na rozmowy, a mam ci diabelnie dużo do powiedzenia. Zabiorę cię ze sobą do mojej kwatery w dolinie, ale polują na ciebie, więc musimy iść ostrożnie. Jesteś w stanie iść? Rób dokładnie to, co ci powiem, a za godzinę będziesz pił drinka i przeglądał rozkłady jazdy. Uważam, że ta podróż powrotna była godna pochwały. Biedny chłopak był niedożywiony i trząsł się z podniecenia, ale dzielnie się trzymał i był mi posłuszny jak baranek. Trzymaliśmy się z dala od torów aby stłumić nasze kroki w trawie i pokonywaliśmy każdy zakręt, jak zwiadowcy podczas rekonesansu. Spotkaliśmy wracającego Nieuchowera, ale usłyszeliśmy go z daleka i byliśmy w dobrej osłonie, gdy nas mijał. Spieszył się, jak zawsze, i słyszałem jego ciężki oddech. Potem mieliśmy bezpieczną drogę przez łąkę, ale most przekroczyliśmy bardzo ostrożnie, upewniając się, że nikogo nie ma w okolicy około w pół do pierwszej pchnąłem okno sypialni gaudiana, obudziłem go i błagałem, by poszukał jedzenia i picia. Dostałeś się do snaasen? Zapytał sennie. Nie, ale znalazłem to, czego szukaliśmy. Jeden z trzech zakładników siedzi w tej chwili na twojej skrzyni.